Doda kocha równie mocno, jak nienawidzi i rozstać z klasą się nie potrafi. Na byłych partnerach nie zostawiła suchej nitki. Eksmężowi Radosławowi Majdanowi dostało się za zdrady struganie Playboya i żółte zęby. Sielanka z Nergalem skończyła się tak szybko, jak się zaczęła. Doda po prostu spaliła jego rzeczy na balkonie. Potem jeszcze oskarżyła go o hipokryzję i o to, że na jej plecach wszedł do show biznesu. Jak na Dodę, Nergala potraktowała delikatnie, czego nie można powiedzieć o Błażeju Szychowskim. Ten oberwał konkretnie. Patrzył na mikrofon, jak wiesz, na udzielam wywiadu. Etap mieszania z błotem koleżanek z branży muzycznej Doda rozpoczęła od Justyny Steczkowskiej. Obie panie wzięły udział w tym samym show. Właśnie tam Justyna dowiedziała się, że jest głupia, spięta i zazdrosna. Teraz nasza bardzo inteligentna, cała różowa, łącznie ze środkiem Doda. Jesteś daltoniską jeszcze oprócz tego, że jesteś żywa głupiutka. Edycie Górniak dostało się za zawiść, frustrację i niestabilność umysłową. Łedzia troszeczkę ma zawichrowania psychiczne, ale to już nie mój problem. Jeśli chodzi o wypowiedzi Edzi, to wydaje mi się, że kobieta po 30 powinna trzymać na wodę swoje frustracje. Zawiść i zazdrość w stosunku do młodszych koleżanek z branży, nie? Monice Jarosińskiej dostało się dosłownie po łbie. Doda spuściła jej manto, a cała sprawa znalazła się w sądzie. Więcej szczęścia miała była menadżerka Maja Sablewska. Ta tylko okazała się bezmyślną oszustką. Na Sarę May Doda nie miała zdecydowanie czasu. Relacje z męską częścią polskiego show biznesu to już waga super ciężka z fallusami w tle. Seleta zgarniał lewe proste w prawie każdym odcinku wspólnego show. Szarpanina z chłopakami z grupy operacyjnej za tekst o blacharze skończyła się w sądzie. A były menedżer Kuba Majoch dostał w twarz i poleciał poskarżyć się prokuratorowi. Penisowe wezwiska usłyszeli Kuba Wojewódzki oraz Robert Kozyra. Dałykał się chłopaczy na spermę i poprzewracało mu się w głowie. Dla Fokusa, któremu nie spodobał się wspólny teledysk, była wyjątkowo łaskawa. Ślepo zapatrzeni w Dodę fani też nie powinni czuć się bezpieczni, bo Doda jest kapryśna i często zmienia zdanie. Ci, którzy nie chwytają jej poczucia humoru i dystansu, mogą stać się obiektem innych, zabawnych poszturchiwanek. Nawet więzy krwi nie są w stanie powstrzymać Dody przed wylewaniem jadu, o czym przekonała się jej przyrodnia siostra. Z naszych wyliczeń wychodzi, że w ciągu ostatnich lat Doda obraziła co najmniej 12 osób. Z 3 procesowała się, a 3 oskarżyły ją o napaść fizyczną. Całkiem niezły wynik.